Witam Was tutaj, cześć, czym Avizonosz. Jak widać, wieżyczka jest czujna. Zapraszam Was na kolejny odcinek ze City Skylines z pod tabliczką Starszym PlayStation 4. Dzisiaj, no, dawno nie było, ale dzisiaj wracamy do normalnej serii. Będzie się pojawiać tak, jak jest to podane w planie tygodnia w opisie. Zaczynamy! And welcome back to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Your first task is to build a bridge so that a test vehicle can reach the test chamber exit. Zaczynamy. Szczerze powiedziawszy, nie wiem naprawdę, gdzie wylądujemy, bo grałem ostatnio, tak jak się pojawił ten ostatni odcinek, więc dawno. Okej, co my tu mamy? Przemówienie GLaDOS. Od dawno nie było. Topienie się, żel przyspieszający, odbicia, nie, wyrzutnie, przycisk, ale bez kostki. I drzwi. Remember, the Aperture Science Bring Your Daughter to Work Day is the perfect opportunity to have her participate in the test vehicle slalom. Coś tam mówi o slalomie w idealny dzień work day, czyli dzień pracy. Wybaczcie, dzisiaj naprawdę z angielskim nie jestem jeszcze na pełni siły. Ok, mamy to rozdział na dwa. I tak, samochodzik przelatuje przez to. Mamy dwie kostki. Jedna kostka jest tak mało fajnie podrzucana. Tak, ja pójdźmy na drive. Pewnie temu mamy zapobiec, tak? A ta kostka? Dobrze, tą kostkę to dosyć jest logiczne, gdzie musi paść. Słonego. Tu jest chyba wyjście jeszcze przy okazji. No ale z tym wyjściem to będziemy kombinować, więc na razie nad wyjściem się nie zastanawiamy, tylko nad kostką, którą musimy jakoś tak tu ustawić, z tego co pamiętam. Tak. Okej. Widzę, że będą tutaj ciekawe zabawy. No tak, ten samochodzik na pewno trzeba znieść w przestworze, jeżeli tutaj w ogóle dotrze. Mam nadzieję, że dotrze. Natomiast stąd tą kostkę trzeba odbić mniej więcej tak. Czyli teraz to będzie wyglądać ten i w ten sposób, i tu by się przydało zabić stópkę. Stópka. Ok, tu jest Max. Chwileczkę, przełącza mi się telewizor. Jakie to jest wspaniałe, że się on musi zawsze przełączyć. Dobra, stąd tutaj. O nie, ktoś do mnie idzie. Zaraz zobaczymy. Bardzo możliwe. O nie, czekajcie, zawróciło coś. No to wiecie, ja tak nagrywam dzisiaj tak trochę. Nie powinienem dzisiaj nagrywać. O. Powinienem robić dzisiaj akurat tak antyreklamę szkoły. To by bardziej się podobało pewnie. Tylko niektórym osobom. Dobra. Tutaj wylatuje. Nie, tu nam nie pasuje. Dobra, inaczej podbijmy cię. Ok, idzie kolejna osoba. Możliwe, że znowu nie cięcie. To jest bardzo możliwe. O. Dobra. To nam pasi. A teraz po co jest druga kostka, zaraz się dowiemy. Dobra, wracamy na antenę. Było krótkie cięcie, pewnie zauważyliście, bo zawsze o tym mówię. Ale dzisiaj było akurat naprawdę krótkie. Stąd tutaj, no dobra, no i robimy tutaj standardowy most. Zaraz wam powiem, gdzie ta kostka leci, bo to też się w międzyczasie dowiedziałem. Stąd tu. Tutaj i tutaj.
Kostka ta włącza przejazd tutaj, czyli jest to nam niezbędne. I czyli stąd tu, tu, tu i tutaj. Nie ma, ktoś się na mnie patrzył. I teraz tak. Tu by się przydało zrobić coś takiego. Tak, taki niski bardzo most. Bo nie chcę się tutaj dzisiaj wysilać na jakieś nie wiadomo co, cuda niewidy. Więc może jeszcze... O, chwila, kolejne cięcie. Dobra, włączam znowu stoper. To będzie masakryczne. Masakrycznie dużo cięć, no ale przynajmniej już teraz wszyscy wiedzą i to jest moja standardowa technika, presja nagrania. Jeżeli chcesz nagrać odcinek, no to przychodzisz, zaczynasz nagrywać, no i wtedy ci już raczej nikt nie przerwie, co nie, no bo to byłoby już tak trochę... Jeden samochodzik dojechał, ale kostka na pewno była tam, gdzie nie powinna jej być. Czyli musimy zrobić... No, powiedzmy coś takiego. Tak, żeby to się nam tutaj trzymało. Widzę, że jest niepołączone. To trzeba podłączyć. I tu trzeba to jakoś wzmocnić. Sądzę, że coś takiego byłoby dobre. Ciach, 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 ciach. Przez to, że jest tak dużo cięć, to już naprawdę nie wiem, jaki jest faktyczny czas nagrywania. U mnie pokazuje 6 minut, ale to byłoby zbyt piękne. Okej. Okay. Dobra. Jest, tu by wyglądało to nawet dobrze. Nawet cacy. Teraz tylko trzeba... Tak, to usuń. Ale mi tu się kręcą. Wybaczcie za dzisiejszy mikrofon. Ale ja tutaj wolę patrzeć, czy ktoś mnie zaraz tutaj nie zgarnie. Stąd i tak. Nie, zróbmy, żeby ten samochodzik... Wszystkie spadały na siebie najwyżej. A co tam? Aha. No dobra, wykorzystajmy podłoże. To, że jest takie fajne i płaskie. O, jeszcze lepiej. I tu jeszcze można podłączyć. Dobra, lecimy. Czyli teraz jeden samochodzik powinien dojechać. To jest naszą połowiczną częścią dzisiejszego zadania. Tak. Zobaczmy, czy tam... Nie, muszę dojechać dwa. Czyli nie da się oszukać gry. No i w sumie nawet dosyć słusznie. Tak, nie patrzyłem, co tu się dzieje na dole. Zaraz zobaczymy. Zaraz zadekniemy na to. A, możemy jeszcze przyciągnąć, czego jak przyciągniemy. O, tutaj to będzie mi pasować. Teraz sobie tak tu pociągniemy. Dokładnie w tych samych miejscach najlepiej. No, pomijając to jedno miejsce. Zaraz, znowu, zaraz coś tu do mnie idzie, no. Ile można? Mówiłem, że nagrywam odcinek, a tu... Nie. Potrzebujesz na pewno jakiejś pomocy. O tak, jasne, oczywiście. Przecież zawsze ja je potrzebowałem. A pójdźmy, driverów. Teraz patrzymy na tego drugiego. Dobra, ten tutaj leci. Okej, okay, ten sobie swobodnie przelatuje i przejeżdża, jakby niby nic się nie działo. Jeden na drugiego, ten drugi trochę ma problemy, ale spokojnie dojeżdża i udało nam się to zrobić jeszcze szybciej niż zazwyczaj. No, zobaczmy, jak teraz ci wszyscy to zrobią. Okej, okay, widziałem jakiegoś ludzika spadającego. Okej, okay, chyba za szybko nie jeżdżą, ale co mi tam. I... Daj, czy wy to widzieliście? To było piękne, on zabił fikołka tylko po to, żeby przejechać dalej. Dobra, teraz nie wiem, czy tutaj im się uda. Dobra, udało się. Udać? Nie uda się? Nie. Dobra, lecimy dalej. Na kolejny poziom. Słynny, kiedy to był poziom? Zobaczymy. 44, teraz 65. No dobra, jesteśmy blisko 60. Ja nie wiem, skończył tą serię jeszcze jakoś, może przed wakacjami byłam pomysł na
Kolejną, mówiłem wam już o scenariuszach ze Cities. Dobra, co mamy? Kula plazmowa, ale nie chcę też tego szybko kończyć, bo to jest ciekawa gierka. Kula plazmowa, miejsce, gdzie kula plazmowa wpada, przycisk i laserki i przyspieszenie. O Boże! To będzie niebezpieczne. Tylko zobaczcie na tego samochodzika. Dokładnie o tym mówiłem. Nie podoba mi się ten poziom. Naprawdę nie podoba mi się. Po pierwsze, tego nie możemy ominąć. Dobrze, z tego rozumiem, to samochodzik musimy podnieść jeszcze trochę. No to jest max. No cóż. Nie będziemy się kłócić z tym, czego nie możemy zmienić. Tu i to, tak? No tak powiedzmy, może jednak to trochę ustawmy, żeby lepiej się trzymało. Tu na tym jednym, ale dobra. Dobra, samochodzik teraz powinien lepiej wyszybować. Okej, okay, lepiej. Na pewno lepiej będzie, jak tutaj coś takiego zbudujemy i to nam się tu odbije. Ale nie konkretnie w ten sposób. I tak. Tutaj robimy coś takiego. Wyrzutnie dalej, żeby leciał. Tak, ja już mam pomysł. Swojego, ile tu ich ma przyjechać? Sześciu, okej. Okay. No bo nie jest ich też bardzo dużo, więc powinny nasze konstrukcje to wytrzymać. I tak, tu jest problem. Może to będzie lepiej. Tak. I tak, i tutaj, że on przyjedzie dalej, zobaczmy. Chyba kula. Okej. Wlecieć wleciała. Problem taki, że ma ich tutaj trochę więcej wlecieć. I samochodzik też trochę nie najlepiej wjechał. Dobra, powiedzmy, że tak. I powiedzmy, że tutaj. Nie, tu musimy coś innego wymyśleć. Ja pamiętam, że jakoś to robiliśmy. Tylko jak? Tutaj zrobię sobie nam pole, z którego będziemy można było kręcić tym wszystkim. Chyba to weź tutaj przekręć. I to z tym. I teraz. O. Dobrze, bardzo dobrze, tylko to wyżej trzeba zrobić. Wyżej powiadasz? Czy to już na takiej wysokości wystarczy? No, wystarczyć powinno. Okej. Zróbmy to tu i start. Nie. Jest źle. Okej, dobra, teraz jest lepiej. Patrzmy, czekajcie, ale się jak to w laser wleci. Aha, no bo. Przestało istnieć. Nie wyrobiło się. Teraz znowu się nie wyrobi? No, czekajcie, bo ja tutaj nie mam zbytnio tak czasu. Tak. Okej. Dobrze. Natomiast jest jedna niepokojąca rzecz. Musimy jakoś jeszcze jedną kulę plazmową tutaj zdobyć. Ale jak to tak zbytnio nie mam pomysłów? No jeszcze musimy tutaj jakoś ten samochodzik wrzucić. Co też nie jest ciekawym pomysłem. A czekajcie, najpierw zróbmy tą jeszcze jedną plazmówkę. Plazmówkę chcieliśmy zrobić, znaczy to był mój pomysł właściwie. Jakoś tak. Nie jestem tego pewien, czy to się. Tak, ja wiem, że to się nie utrzyma, dlatego zróbmy tutaj sobie jakiś dobry, stabilny stelaż. Powiedzmy, o, gdzieś taki. I powiedzmy, że to będzie jakoś już nam to wszystko trzymać. Przynajmniej na tyle, abyśmy mogli wszystko tutaj na tym zrobić techniczne części. I to było chyba to. To ustawmy tak. Okej, widzimy, że nie.
Jej. Rozumiem po prostu, że jest zbyt duże obciążenie na tym jednym. Dobrze. Nie. Aj, ma ludzisz, no. Tu i tu. Cały czas będziesz ma dudzić. Jeszcze tu. W ogóle nam to się tutaj wali trochę. Czekajcie, jak zrobimy sobie. To jest dobre teraz, co ja robię. Patrzcie na to, ja sobie zrobiłem tą nóżkę. Okej, nie. Teraz. Okej, dobra, jest dobrze. Tylko teraz musimy zrobić jakoś to tak, żeby odbić obydwa w dobrym kierunku. Ojej. To nie będzie łatwe. A jak to zrobimy, to nam jedno odpadnie, tak? Dobrze, to nie. W takim wypadku musimy zrobić to inaczej. Zróbmy to przecięcie w połowie. I zobaczmy, bo chciałbym to już zostawić tak, jak to jest zrobione. Teraz może. Okej. Na odwrót. Niżej. Przejść przeszło, ale źle. Tak? Powiedz mi, że dobrze. Nie. Ty zły człowieku. Ty zła maszyno. Tak? Już nie wiem, kręcę na maksa. Nie. Okej, może tak. Nie. To była przesada. Nie, no to musi być to. Tylko nie wiem, jak to ustawić, aby się dobrze tam odbiło, bo tu się wszystko buja. Tak. Tak, tu jeszcze się to zaczęło bujać. Jeszcze jakby tego brakowało. Nie, ty w dół. Stąd. Dobra, to możesz sobie tam ulepszyć, jak tak bardzo chcesz. Tutaj, tutaj. Chcę zrobić parę poziomów już dzisiaj, tak? Ok, tam się na górze bujać, bujać może. Dobra, to było źle. To. A, bo on się źle na górze odbija. No to jak coś takiego jest, no to trzeba od razu, no. Jak się na górze źle odbije, no to ja nic na dole nie będę mógł z tym zrobić. Dobrze, prawie. Dobra, może zaraz dam tu sobie timelapse'a z tego, jak się męczyłem. Bo to mi wygląda na dosyć długą kwestię. Czekajcie. Nie, tak jest źle. A jeżeli przyciągniemy to tutaj. O, poszło. A, poszły obydwa. Teraz jakoś trzeba zrobić tak, żeby się odbiły. Dobrze, jedno poszło. Natomiast drugie nie. To będzie bardziej problematyczne. Wracamy po przerwie. Dobrze, mój patent na ten samochodzik to jest taki, że on spada tutaj sobie w dół. Akurat rozmowanie. Czyli ciach, ciach i ciach i on sobie na prostu jechać dołem, co nie? I naprawdę chcę dzisiaj jeszcze zrobić z jedną komorę, co nie? To byłoby wręcz wskazane, żeby nie było dzisiaj tylko jedna komora. Co nie? O, to się trzyma, świetnie. Natomiast tak. Jedną podbijamy tak tutaj. Może trochę więcej. I nad tym będziemy jakoś kręcić. Zaraz. Co to jest?
Ja nie mogę. Przez ten cały czas wszystko, co tutaj robiliśmy, było źle. Kiedy samochodzik, pójdźmy do drivera, patrzcie. Dobra, tylko teraz trzeba zrobić drogę driverowi. To wypadł. Jakby driver przejechał tutaj słusznie, musimy zrobić to tak. Ja tu naprawdę już wymyśliłem cuda niewidy, zaraz zobaczycie, o co chodzi, jeżeli jeszcze nie zauważyliście. Dobrze, driver sobie jedzie. Dobra, driver musi sobie dojechać. Bez tego nie będzie drivera. Ok, driver, lecisz. Śmiało. Tutaj, później tutaj. I zobaczcie, włącza nam tu dwie kule plazmowe. Pomijając to, że są wybuchowe dosyć te plazmówki, to on nam włącza dwie kule plazmowe. A teraz rozumiecie, o co chodzi? Nam ich brakowało. Tylko tego nam brakowało. Dobra, robimy tutaj teraz drogę. Taką trochę, jak może widzicie, wyboistą. Ale tu głównie chodzi o to, aby driver sobie spokojnie przyjechał, a plazmówki zrobiły swoje. Czyli tak, to kompletnie usuwamy. Powiedz, że to się połączy. Jest. Dobrze. Tak, zacznijmy od tego, że jakoś trzeba to odbić. Powiedzmy, że może tak. Proszę. Nie chcę już naprawdę, przy tej komorze już spędziliśmy dość czasu. A, driver, weź mi tą włącz. Czemu ta kula, gdzie to spada? A, po prostu sobie ten będzie krążyć. Okej, okay. No jasne, najpierw trzeba to włączyć jeszcze. A drivera trzeba... Dobra, mostem się nie przejmujemy na razie. Chyba, że się stanie coś takiego. Czekaj, weź, żeś się złap. Jeszcze raz. Jest zamknięty wjazd dla driverów. No dokładnie o tym chodzi. Aha. Czyli kompletnie mnie zlekceważyło. Świetnie. Jeszcze raz. To może, dobra, wiecie, ja zapraszam was na pewno na timelapse, bo to jeszcze trochę zajmie. Czekajcie, zobaczmy teraz, czy się uda. Nie udało się. Dobra, zapraszam was na timelapse. Okej, no dobra, no to lecimy, tak gdzieś się trochę przestawię. Musimy zrobić tak, żeby tutaj dotarło. O, idealnie dotarło. Ostatnio w ogóle dawno nie było pod Tablicz Construction, no ale w końcu kiedyś musiał się pojawić. Drugi zrobiony, no to już połowa drogi za nami, teraz tylko zrobić most, który się wytrzymał nasz samochodzik i połowa i prawie wszystko już będzie za nami. Pomijając to, że jeszcze mogą być wybredne samochodziki, że nie będą chciały przejechać, ale tym się zaraz zajmiemy. Dobra, most już też prawie jest gotowy, więc prawie. Tu jest gotowe, tu jeszcze nie, tu by się przydały jakieś podstawki, no czemu nie. Po to jest normalne istne pole minowe, okej, okay, za szybko dojechał samochodzik. Zmieńmy to, jedzie, zatrzymaliśmy go, jedzie dalej. I udało nam się, przejechał, dobra, wracajmy. Jak może zauważyliście, udać się udało, ale naprawdę nie chcę mi się teraz myśleć nad tym, jak zrobić to, żeby wszyscy przeszli to, więc idziemy dalej. Naprawdę, jeszcze chcę zrobić jeden poziom. Co mamy? 36. Tonięcie, przycisk, lasery i naprzemian legły. Ok, świetnie. Zaraz co? Puśćmy ich tu. What the fuck? Ok, zaczyna się bardzo ciekawie. Naprawdę, to jest istna katastrofa dla mózgu. To co my tu mamy teraz zrobić. Dobra.
Dobrze, powiedzmy, że to ma wyglądać mniej więcej w ten sposób. Tylko nie gadaj, że nie. To nawet nie pasowało, że nie. Gdzie pierwszy driver jedzie? Aha. A mówiłem, nie. No ma, czekaj, to sobie zostawmy. Dobrze, pierwszy driver jedzie tędy, czyli musi spaść tutaj. Czyli mniej więcej w ten sposób właśnie. Jeszcze zróbmy to, żeby się dotrzymało wszystko i będziemy myśleć nad resztą. Poczekajcie chwileczkę. To było tu i tu. Tak, to nie będzie jakiś super most na oglądanie. To jest po prostu most, który ma się trzymać. Tutaj jest tylko dodatkowe wzmocnienie, które nie ma nic na celu jakiegoś, nie wiem czego. Dobrze. Co macie? Okej, to jest zły początek. To jest naprawdę bardzo zły początek. Może coś takiego? Coś takiego ci pomoże? Powiedz, że tak. Say to me that is. Please. Seriously, please. Okej, to tutaj. To i to. W sumie nic dziwnego, to dziwnie wygląda. Jeszcze coś usunęliśmy tutaj. Okej, zapraszam was na kolejnego timelapse, bo to trochę zajmie. I tu naprawdę mój mózg wysiada przy tym, co tutaj trzeba zrobić. Ponieważ póki co, jeszcze jak to nagrywałem, nie widziałem tak naprawdę, co tutaj muszę jeszcze zrobić, ale zaraz się dowiecie. Czy wy to widzicie? To są różne miejsca, muszą w danym momencie podjeżdżać te samochodziki. To jest istny paradoks. Tak, jak taka. Jak od takiej City Skylines. Tu sobie zróbmy taki most, który będzie wszystko nam łapać. Będzie prościej, co nie? I teraz tak, jak widzicie, ten pierwszy samochodzik od góry licząc musi wjechać w zjazd trzeci. Natomiast ten drugi samochodzik, to ten drugi, czyli z trzeciego wyjazdu, który wyjeżdża, musi spaść, albo nie, chyba podjechać do góry nawet, już nie pamiętam gdzie. Tak, on musi wjechać na samą górę z drugiego wjazdu. No nie, jest to pogmatwane. Zresztą lepiej, żebyście sami to zobaczyli. Widzicie przecież, co tutaj się dzieje. Tu trzeba przekręcać na samym dole, musi wjechać do trzeciego wjazdu na górę. To jest po prostu trochę przekombinowane. Musimy tego jakoś przekombinować tak, żeby on tutaj dojechał. No, nie będzie to łatwe. Czekajcie, tu się zaczęło w ogóle nam coś walić wszystko. Nie. To tak nie powinno wyglądać. Czekajcie, jedzie. Jadą. No, czemu żeś spadł? Okej, dobra, to jest źle. To też jest źle. To też jest źle. Okej, przejechał. Ale co ja tutaj robię? Ale most się nam zaczął psuć. Okej, jeszcze raz. No, wyrzućmy tego, ten samochodzik do góry i wracajmy. Dobrze, witam was tutaj w końcu, udało mi się to zrobić, to był chyba jeszcze gorszy poziom, ogólnie teraz poziomy są, jak widzicie, coraz gorsze. Puśćmy teraz wszystkie 14 samochodzików, to będzie świetna miniaturka, naprawdę. Bo ja, to jest, nie wiadomo jak to zrobić, to jest naprawdę, tu jest tyle się dzieje. Chyba miniaturka teraz pytanie tylko, czy wszyscy przejadą, bo na 14 to ja nie ćwiczyłem. I czy tu nam się mosty nie rozwalają? Tu widzicie, zrobiłem do góry. No, to nie powinno tak wyglądać. Zrobimy tutaj wyrzutnię jeszcze jedną. I będzie spokój. Prawdopodobnie, jeżeli oni wszyscy tutaj wylecą gdzieś w kosmos, no to będzie już spokój. Okej, może jakoś tak. No ma, lecą. Ten wylatuje i fikołka robi. A ten nawet bez fikołka. Dobra. Ojejku, wcisnąłem zły przycisk. To też jest ciekawe.
Zobaczcie, jak oni, jak już GLaDOS naprawdę wymyśla, co tu zrobić, żeby jakoś oni się porozjeżdżali. Jestem ciekawy, jak to stworzy ten poziom. Pomijając to, że dla gry to jest GLaDOS, ale... Okej. Wylatują, przylatują, chyba moc wytrzyma to wszystko. Oj, te poziomy tutaj się naprawdę szybko wszystko się zmienia. Widzę. To przejeżdża, tu przejeżdża, wszystko przylatuje. Okej, ten przejedzie. I ostatni, no wiesz co? Ty Łotrze jeden. Łotrze. O ty. Zobaczcie, jaki on musiał być zły i perfidny, żeby mi to zrobić. Ostatni samochodzik. Nie ma mowy, nie przejadę. Puszczaj wszystkich jeszcze raz. Tylko jak teraz wszystko rozwaliło się, to naprawdę jeszcze będzie. Nie, to już nie będzie time lapse, bo to już skończyliśmy teoretycznie wszystko. Dobrze. O, właśnie o tym mówiłem. Jeżeli zepsujesz coś, no to się wszystko tu psuje, bo to jest zależne wszystko od wszystkiego. Ale jakoś tak. Czekaj, bo chcę zobaczyć, ile jest tutaj miejsca pomiędzy tym a tym. Jakbym chciał coś tu zmienić. No tak, świetnie, tego nie ma. No ty sobie wiedziesz. I właśnie tego byśmy nie chcieli. Nie w ten sposób. Nie tędy droga do szczęścia. Może tak. To już jest przekombinowane, ale może. Może, kto to wie. Okej, poszli. Dobra, jeszcze raz. Bo widzieliście, że przeszli. Chociaż sądzę, że to się nie uda. Takie mam dziwne przeczucie. Jak zawsze. Okej, dobra. Dwóch przejechało. I ten też dojechać dojechał. Dobra, widzę, że idzie. Jako tako to jakoś idzie. Tylko, że ten tu się teraz potknął i dziękuję bardzo. Dobra. Dobra, to nie tędy. Nie tędy droga. To którędy? Jak tu wszystko jest już. Tu wszystko wszędzie jeżdżą te samochodziki. Czy tak? Podnieś to? No nie jestem przekonany, czy on tutaj przyjedzie, ten jeszcze jeden. Ten pierwszy. Daję, pokaż, czy ty pierwszy przejedziesz? Okej, nie przejedziesz. A gdybyśmy cię trochę skrócili? Teraz. Ile tu jest u mnie? Na moim zegarku jest 48 minut już tego. Okej, dyma, przejechał. Czekajcie, ostatni raz. Jak teraz nie pójdzie, no to już naprawdę podziękujemy. Także ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jak widzicie, nie udało nam się zrobić tego ostatniego. Ogólnie, no to już jest wyższa ranga, żeby mieć tą platynę, ale spokojnie, ja tą platynę będę mieć. Nie wiem, może prawdopodobnie po nagraniu wszystkich celi się tym zajmę, bo to jest po prostu masakra dla mózgu tutaj, co tu się dzieje teraz. Także zobaczmy tylko, czy teraz się przypadkiem nie uda. Prawdopodobnie raczej tak nie będzie. A, bo ten. Dobra, ten jakoś, zobaczcie, ten wyskoczył do góry, a ten ostatni temu coś się nie spodobało. Patrzcie, przejechał! Ty niedobry jeden. Ty. Weź go przekręć, żeś. O! Zwycięstwo! Udało się. Dobrze, załaduje się. Załadowało się. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiaj odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tak, ja naprawdę nie sądzę, że jak będzie kolejny kajak, to coś z tą wieżyczką zdobę, bo ja nie chcę żyć w takim stresie cały czas. Dobra, długi to na dzisiejszy odcinek. Cześć!